Hej, moi drodzy, witam Was w 29. Astrokawie. To już prawie jubileuszowa 30. Astrokowa. Astrokawa ta będzie jutro, także serdecznie zapraszam Was już w tym momencie. No i cóż, moi drodzy, startujemy w nowy, miejmy nadzieję, lepszy dzień. Ja serdecznie witam Was po raz kolejny na naszym live. Kawa gotowa, wszystko gotowe. Będziemy sobie za chwilę przeglądali poranną prasówkę naukową. Porozmawiamy sobie, co tam u Was, co tam u nas. Poprzeglądamy sobie oczywiście temat jakiś z książki, który stał się już w pewnym sensie tradycyjnym tutaj punktem programu. A także mam dzisiaj też nowy produkt, nie wiem jak to nazwać, nowy punkt programu, ponieważ Mariusz Kulma przysłał nam swój magazyn, czy też czasopismo Astronomia, więc też zajrzymy, co w astronomii najnowszej słychać. Także witam Was wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie. No i tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, za to trzymam kciuki i taką mam nadzieję. Roman pierwszy raz jest na live, ale już widzę, że są eleganckie. Bardzo dziękuję, bardzo nam jest miło, jak słyszymy takie rzeczy. Grzegorz zrobił już drugą kawę, a tu dalej napisy, no bo właśnie chodzi o to, żeby wszyscy kawę mogli sobie zrobić. A tak, naprawdę, no to właśnie to jest problem z tą, kurczę, kwarantanną, że jestem tu sam i wszystko trwa i ile bym nie wyliczył, to zawsze jest za mało czasu. Ale już jestem i już sobie będziemy zaraz prowadzić program dalej. W tym tygodniu Rafał ma drugą zmianę i mogę w końcu być z Wami, czyli z nami. No to też mnie bardzo to serdecznie cieszy. Cieszy mnie też to, że wymieniłem sobie tutaj jeden z monitorów, więc teraz widzę już wszystko, nie tak jak wtedy, że pokazywałem Wam w ciemno, bo nie wiedziałem, co się właściwie dzieje. Dobra, słuchajcie, nie będziemy dłużej tutaj już zwlekać i przejdziemy sobie do strony NASA. Zobaczymy, co też ciekawego Agencja Kosmiczna z Ameryki przygotowała dla nas w tym tygodniu. Także tradycyjnie prasówka. A w prasóweczce zaczniemy sobie od NASA. Od NASA. Dzisiaj astrokawa na dużym telewizorze, więc duży format u Krzysztofa, bardzo nas to cieszy. Możesz podesłać zdjęcie, jeżeli da radę wklejać zdjęcia w czat, z chęcią bym zobaczył. Na NASA, zobaczymy, co się dzieje, moi drodzy. Otóż, 50 lat temu Houston mamy problem, czyli jest artykuł przypominający, historyczny artykuł przypominający tragedię Apollo 13. Zresztą wspaniały film Apollo 13 z Tomem Hanksem, jeżeli chcecie sobie to obejrzyjcie, bo naprawdę warto. No tutaj widzimy właśnie miejsce, w którym doszło do problemu, do usterki, która zaowocowała tym wybuchem, tym właśnie, co się wtedy wydarzyło. No to były bardzo ciężkie dni, podczas których nie spali po prostu specjaliści, pracowali, robili wszystko, żeby sprowadzić chłopaków z powrotem na Ziemię. Trójka astronautów, przypominam, którzy w tej misji brali udział. Cóż tam się wydarzyło? No wydarzyło się to, moi drodzy, że takie mieszadła specjalne były w zbiornikach kryogenicznych, no i jedno z tych mieszadeł miało usterkę, doszło do zapalenia się po prostu tego zbiornika, potem do wybuchu, no i wysadziło jeden właśnie ze zbiorników, uszkadzając silniki korekcyjne, uszkadzając parę innych systemów i podsystemów, no i astronauci musieli zrezygnować z lądowania na Księżycu, tylko Księżyc oblecieli i wrócili z powrotem na Ziemię, chociaż nie było to oczywiście takie proste, jak tutaj Wam opowiadam w tym momencie, ale jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak to wyglądało, no to właśnie w tym artykule możecie sobie przeczytać. A ja już patrzę na komentarze. Ania tylko z herbatą, nie mam mleka do kawy. Czy to miejsce także do zadawania pytań w temacie? Oczywiście zadawaj, jeżeli gdzieś mi nie uciekną komentarze, to postaram się odpowiedzieć. Jakoś dziwnie mam kamerę ustawioną tym razem. O, tu powinienem siedzieć, żeby to wyglądało sensownie. Nareszcie się Miłoszowi udało. Też nas to cieszy. Aczkolwiek jak ktoś nie ogląda od początku, to oczywiście będzie dostępny zapis tutaj na Facebooku albo na Astro Chillaucie. Przechodzimy dalej do strony NASA. Na stronie NASA możemy sobie zobaczyć na przykład już dołączony do nowego łazika Mars 2020, a teraz się nazywa już Perseverance. Mamy taki śmigłowiec, mały helikopter, który będzie sobie śmigał
na Marsie, w tej rzadkiej atmosferze, więc też specjalnie trzeba było przygotować tę maszynę. Ona obraca się na przykład, znaczy te śmigła obracają się dużo szybciej niż w normalnym dronie czy w normalnym śmigłowcu. Właśnie po to, żeby skompensować rzadki ośrodek, w którym się będzie poruszała, czyli właśnie tę rzadką atmosferę marsjańską. Okej. Także tak to tutaj wygląda. To jest właśnie tenże malusieńki, tak naprawdę takiej pewnie wielkości gdzieś śmigłowiec marsjański. Pierwszy tak naprawdę robot latający na Marsie będzie. No chyba, że liczymy lądowniki, które musiały opaść i przez jakiś czas latały. Dostałem informację, jak wygląda na dużym ekranie Astrokawa, także wam zaraz pokażę. Patrzcie. Patrzcie, jak pięknie. Widzicie? Tak wygląda na dużym ekranie. Cieszy mnie to bardzo. Dobra. Wracamy do naszego tematu, więc NASA Mars 2020 Rover. Tak to będzie wyglądało. Tutaj widzimy właśnie całość przebiegu misji na takiej krótkiej animacji, na takim krótkim gifie, który pokazuje właśnie, jak łazik wyląduje. Będzie to opadanie z pomocą spadochronów na początku. Potem będziemy mieli tę fazę tak zwanego sky crane, czyli tego dźwigu podniebnego. To znaczy będzie to takie urządzenie, które z pomocą silników rakietowych będzie powoli opuszczało łazik na takich linach. On się będzie opuszczał coraz niżej i w momencie, kiedy będzie już na bezpiecznej wysokości, zostaną te liny odłączone, a sky crane odleci sobie. To była technologia, która była użyta przy lądowaniu łazika Curiosity, więc jest to już sprawdzona technologia i prawdopodobnie wszystko pójdzie jak z płatka i za to trzymajmy kciuki. Richard nie będzie pokazywał dużego ekranu, bo wstyd za bałagan. Słuchaj, nie ma się co wstydzić bałaganu, to jest tak zwany artystyczny nieporządek i nieład. Aha, bo ja wam opowiedziałem, a nie pokazałem, więc to tak wygląda, tutaj ten gif. Czyli na spadochronie mamy ten pierwszy jakby etap, potem sobie właśnie sky crane się odczepia, opuszcza na linach łazik, który ląduje już bezpiecznie w swoim docelowym miejscu. Czy na innych planetach jest coś w stylu trzęsienia Ziemi, się pyta Marcin. Tak, jeżeli planeta jest w jakiś sposób aktywna geologicznie, to jak najbardziej, na przykład trzęsienia, no Ziemi nazwijmy to, trzęsienia gruntu może w ten sposób, znajdziemy na Wenus, która nadal jest aktywna wulkanicznie. Trzęsienia gruntu znajdziemy na pewno na Io, czyli księżycu Jowisza, który jest bardzo aktywny geologicznie i mam wrażenie, że jest chyba najbardziej aktywny geologicznie, najbardziej aktywnym geologicznie obiektem w Układzie Słonecznym. Natomiast znajdziemy je też na Marsie, okazuje się, bo Mars też się trzęsie, aczkolwiek jeszcze do końca naukowcy nie wiedzą z jakiego powodu, czy są to dalej jeszcze jakieś geologiczne procesy, czy też uderzenia jakichś dużych asteroid, no może bardziej meteorytów dużych, o jego powierzchnię. No starają się to dzięki lądownikowi InSight zmierzyć, pomierzyć i wykombinować, co tak naprawdę się tam dzieje i o co w tym wszystkim chodzi. Dobra, dalej strona NASA. Strono NASA, czy coś dla nas masz ciekawego jeszcze na dzisiaj? Optometryści weryfikują wzrok marsjańskiego łazika 2020, czyli Perseverance. Też ciekawa rzecz, optometrysta będzie sprawdzał, czy jest odpowiednia ostrość, czy nie zawiedzie później ten łazik, czy zdjęcia będą dokładnie takie, jakie potrzebują parametrów naukowcy, którzy będą tym łazikiem zawiadywać, więc też bardzo ważna rzecz i to jest pytanie, no to odpowiedź na pytanie, które pojawiało się bardzo często na Astrofazie, czy żeby pracować w NASA, Europejskiej Agencji Kosmicznej i tak dalej, trzeba być naukowcem albo wojskowym, albo astronautą. Otóż nie, różnego rodzaju, jak widzicie, specjaliści są potrzebni, tu oczywiście trzeba być specjalistą w danej dziedzinie. Czyli na przykład optometrysta, który zajmuje się pewnie na co dzień badaniem wzroku i parametrów dobieranych okularów, soczewek i tak dalej, też może znaleźć zatrudnienie w sektorze kosmicznym. Programiści, dziennikarze też, bo przecież no jakby nie patrzeć, też NASA ma na przykład swoją własną telewizję. Także
Tutaj jak najbardziej pole do popisu jest na wielu polach. Czy będą live z Kerbal Space Program 2? Jeżeli, znaczy kiedy już wyjdą, to na pewno będą, bo będę chciał to sobie obejrzeć i coś na podstawie tej gry, czy tego programu edukacyjnego właściwie wyedukować. NASA mierzy prędkość wiatrów na brązowym Karle. To jest dopiero temat, proszę bardzo. Po raz pierwszy naukowcy mogą bezpośrednio zmierzyć prędkość wiatru na brązowym Karle, obiekcie większym niż Jowisz, największa planeta w naszym Układzie Słonecznym, ale nie na tyle masywnym, żeby stać się gwiazdą. Aby móc przeprowadzić to badanie, użyli nowej metody, która może być również zastosowana do pomiarów, czy też uczenia się o atmosferach gazowych planet, egzoplanet oczywiście tutaj w tym przypadku, no bo poza Układem Słonecznym. Także, moi drodzy, o, tutaj mamy właśnie ten podział, mamy planety, egzoplanety, czyli jakąś skalistą planetę, mamy Jowisza, który jest oczywiście bardzo dużą planetą, bardzo dużym skupiskiem gazu, gwiazdy, a pomiędzy są właśnie brązowe Karły, czyli taka nieudana, można powiedzieć, gwiazda, aczkolwiek no, więcej tej masy zgromadziła niż Jowisz. Nie wiem, czy do 80 mas Jowisza, bo 80, 70 parę już mas Jowisza jest raczej taką górną granicą, podczas której dojdzie do syntezy w jądrze, zaczną się reakcje termojądrowe, no i taki obiekt stanie się gwiazdą. Tak to właśnie wygląda. Spitzer, proszę bardzo, jak chcecie sobie więcej na temat teleskopu Spitzera poczytać, to tutaj jest cały odnośnik do tego i można sobie o tych misjach różnych poczytać, pooglądać animacje. Bardzo lubię te hiperłącza, które na NASA są. NASA nagradza kontraktem na dostarczenie sprzętu na Księżyc, który potem będzie używany w misjach załogowych. A wybrana firma to jest Mayston Space System of Mojave z Kalifornii. No i oni dostarczą właśnie z pomocą swoich lądowników, swoich autorskich rozwiązań na powierzchnię Księżyca, jakieś właśnie tego typu rzeczy. A my mamy kolejny rekord, 233 osoby na naszym live'ie. Tego jeszcze nie było, także udostępniajcie swoim znajomym, żeby wiedzieli, że taki program rano się odbywa i mogą też skorzystać, zwłaszcza jeżeli na przykład siedzą w domu i po prostu wychodzić z niego nie mogą i na przykład się nudzą albo chcieliby coś ciekawego sobie porobić, poczytać, pooglądać, czegoś się nauczyć i tak dalej. Nie napisaliście mi, jak tam u Was, jak tam po weekendzie, po świętach, czy udało się chociaż w części jakiejś spędzić z rodziną, czy też większość z Was była gdzieś w izolacji. Mariusz pyta, kiedy można obserwować Starlinki, w jakich godzinach? Tutaj musisz sobie wpisać po prostu Starlinks Observations, albo kiedy zobaczę Starlink, albo po angielsku. Możesz sobie też to wpisać i wtedy wyskoczą Ci strony, na których właśnie będziesz miał rozpiskę, kiedy, w jakie dni i jak będzie widać je nad danym terenem na powierzchni Ziemi. Tylko trzeba pamiętać, że no najlepiej są widoczne jakoś w momencie po starcie kilku dni, bo potem już się tak rozciągają, że ciężko jest zauważyć tę ciągłość przelotu. Tak to właśnie wygląda. Okej, okay, Tomasz rozpracował nam coś, co zapodał ostatnim razem, a mianowicie temat wzrostu promieniowania Hawkinga wraz z pomniejszaniem się czarnej dziury, bo takie padło pytanie, czy jeżeli czarna dziura się pomniejsza, no to wiemy skądinąd, przynajmniej od naukowców, że promieniowanie Hawkinga staje się coraz bardziej intensywne, więc mała czarna dziura wyparuje dużo szybciej niż duża czarna dziura. No i pytanie było następujące, jak to się dzieje, skoro powierzchnia horyzontu zdarzeń jest większa w większej czarnej dziurze, więc jest więcej okazji do tego, żeby te cząstki wirtualne na jego granicy się pojawiły i doszło do całego tego procesu, który prowadzi właśnie do promieniowania Hawkinga. Otóż Tomasz pisze nam tak. Mniejsza czarna dziura ma większy gradient ugięcia czasoprzestrzeni, więc łatwiej rozerwać parę cząstek. Więc im mniejsza dziura, tym większe prawdopodobieństwo tego zjawiska. Dziękujemy serdecznie, Tomaszu.
Ma to sens, bo faktycznie dużo trudniej jest doprowadzić do tego w momencie, kiedy czasoprzestrzeń jest dosyć stabilna. Natomiast kiedy zachodzą tam bardzo duże perturbacje, no to do takiego procesu może dojść szybciej i faktycznie ma to sens. Bardzo dziękujemy, lajczek leci do Ciebie. Tak, Macieku, natomiast, bo pytasz się o to, czy, że jest emitowana część wpada, to się nie równoważy, no ale żeby rozerwać te cząstki, żeby do tego w ogóle doszło, potrzeba energii, ta energia jest jakby pożyczana z czarnej dziury, energia równa się masie, patrząc pod kątem odpowiednich wzorów, więc dochodzi do zmniejszania się masy ostatecznie też czarnej dziury. Najlepsze święta we dwoje z kotami. Okej, więc przechodzimy teraz do takich pytań i odpowiedzi, bo widzę, że się ciekawe zaczęły. Zrobimy sobie małe przebicie między czołóweczką. Robert pyta, pisze właściwie, taka rozkmina mała. Mówi się, że ciężkie pierwiastki powstały w drugim czy trzecim pokoleniu gwiazd, gdzie ciśnienie i temperatura mogła być odpowiednio duża i że powstały. I tu pytanie, czy podczas Wielkiego Wybuchu nie było odpowiednich ciśnień i temperatur? Bo raczej gdzie jak nie tam. Tylko widzisz, podczas Wielkiego Wybuchu nie było jeszcze takiej materii, jaką znamy dzisiaj, barionowej na przykład, nie? Bo no ciężko rozprawiać jest o ciemnej materii, jeśli w ogóle istnieje, bo tam nie wiemy kompletnie, z czego się składa i jak może wyglądać. Natomiast jeżeli chodzi o te pierwiastki, które powstały podczas, no to w momencie, kiedy one już zaczęły powstawać, to te ciśnienia i temperatury nie były aż tak duże przez inflację właśnie, czyli przez to mocne, szybkie rozszerzanie się wszechświata na początku, to pęcznienie ciasta, które często przywołuje. Więc w momencie, kiedy mogło dojść do tej fuzji, do tych rekombinacji, do tych wszystkich elementów, które miały miejsce zaraz po Wielkim Wybuchu, w pierwszych sekundach, godzinach, tygodniach, dniach, latach, tysiącach lat, setkach, tysięcy lat. Na to trzeba było poczekać, żeby warunki odpowiednie też się wydarzyły. Więc dlatego powstał wodór, dlatego powstał hel i dlatego powstały też śladowe ilości litu, a reszta pierwiastków no dopiero potem w takich warunkach bardziej kontrolowanych pieców właśnie we wnętrzach gwiazd mogła powstać. Tak to wygląda. Heavens Above tutaj na przykład proponują, albo ISS Detector i możesz sobie nawet ustawić powiadomienia przed przelotami. Także taka aplikacja, proszę bardzo, warto sobie skorzystać. Udało mi się nareperować swoje serce dzięki za radę tydzień temu. Brawo, Paul, bardzo się cieszymy, że udało się rozwiązać sytuację. Astrofaza bawi i uczy. Jestem na keto. Pytanie, czy jestem na keto, jak sobie poradziłem w święta? Jestem i bez problemu. Świąteczne jedzenie, zwłaszcza wielkanocne, jest bardzo keto. Jajka z majonezem, sałatka warzywna z majonezem, jajka faszerowane, tego typu rzeczy. Nie musiałem nic jeść. Nawet chleb można zrobić specjalny, jajeczny, taki ketogeniczny, więc jak najbardziej sobie można poradzić i nie przerywać tego. Słowo tabu, inflacja w ostatnim czasie. Mówimy o innej inflacji. Dobra, wracamy do prasówki. Więc mieliśmy stronę NASA. Zobaczmy sobie, czy strona ESA nas czymś poczęstuje, czy też niestety nie. Sonda Bepi Colombo robi ostatnie ujęcia Ziemi w swojej drodze do Merkurego. Będzie sobie właśnie ta sonda badać Merkurego. Bardzo mnie to cieszy. A tutaj widzimy właśnie te ostatnie ujęcia Ziemi. Jak widzicie, jest już całkiem daleko, znaczy jest już całkiem daleko, to jest przelot. Natomiast w tym momencie robienia zdjęć jest bardzo daleko. To już są tysiące kilometrów od Ziemi. Także widać dokładnie, że jest płaska, znaczy okrągła oczywiście. Czy kawę z olejem kokosowym piję? Nie, piję normalną. No, także tak to właśnie wygląda. Ja się nie mogę już doczekać, jak doleci do Merkurego, bo to jest taka planeta, na temat której wciąż wiemy jeszcze niewiele. A tutaj widzimy zbliżanie się do planety. Oczywiście to są zdjęcia robione co ileś godzin właściwie.
ale i tak jak widzicie prędkość jest dosyć duża, więc przeleci sobie obok naszej planety, wykorzysta naszą grawitację jeszcze i poleci dalej w kierunku swoim docelowym, czyli właśnie do Merkurego. Co jeszcze na stronie Europejskiej Agencji Kosmicznej uda nam się znaleźć? W skrócie. A tutaj mamy znowu Bepi Colombo i tym razem Ziemia i Księżyc. Cóż jeszcze mamy? O nie, poszedłem za daleko. Wszystko o Bepi Colombo. A tutaj troszkę o kosmologii. Ekspansja Wszechświata może nie być zunifikowana, proszę bardzo. Czy będzie jakaś soczysta animacja? Widok na całe nocne niebo zdominowane przez gwiazdy z naszej Drogi Mlecznej. A tutaj? Tutaj mamy... Czekajcie, może jakiś wezmę pauzę. O! A czemu mi się to włącza? Tego nie chcemy. Mamy klastry galaktyczne, różnego rodzaju gromady i tak dalej, które są raczej równo rozrzucone po wszechświecie, tak jak sobie zobaczymy. No nie ma tak, że na przykład w tej części jest ich zdecydowanie więcej niż na przykład gdzieś w tej części. Gdybyśmy sobie je liczyli dalej, no to oczywiście rozdrabniali to jeszcze bardziej, to jeszcze bardziej by to było wszystko ujednolicone. Ale... Czymś nas zaskoczą. Ale w jednym kierunku galaktyki, a właściwie te ich klastry, te ich zlepki, są bardziej takie delikatne niż w innych kierunkach. Znaczy są słabsze, słabiej je widać. To może wskazywać, że w przeciwieństwie do głównej teraz teorii, Wszechświat nie rozszerza się tak samo we wszystkich kierunkach. I to by było dosyć ciekawe. Wszechświat nie rozszerza się tak samo w różnych kierunkach, tylko w jednym na przykład rozszerza się bardziej niż w drugim. Pytanie, co mogłoby do tego prowadzić? Czy na przykład ciemna energia, jeśli faktycznie istnieje, mogłaby być jakoś generowana i ukierunkowana bardziej w tym kierunku? Czy też na przykład coś z zewnątrz grawitacyjnie przyciągałoby? Ciężko stwierdzić. Co mamy dalej? No, czekamy na kolejny podpis. Rozumiecie, w tamtym kierunku po prostu są mniej jasne, to znaczy bardziej zanikają i tak dalej te wszystkie galaktyki, więc wydaje się, że mogą być bardziej od nas oddalone, bardziej rozciągnięte i tak dalej. Czy może się z jednej strony kurczyć, z drugiej rozszerzać? Wiesz co, jeżeli chodzi o ten widoczny, ten, który możemy obserwować, obserwowalny, no to nie zauważyli naukowcy, żeby się gdziekolwiek kurczył. Widzimy rozszerzanie się w każdym kierunku, natomiast no tutaj to może wskazywać, acz pamiętajmy, nie musi, to jest na razie tylko jakaś obserwacja, którą trzeba jakoś wytłumaczyć, natomiast może wskazywać na to, że po prostu nie rozszerza się tak samo szybko w każdym kierunku. Czy będzie odcinek o silnikach rakietowych? Czytasz w myślach, bo będzie i to nawet w tym roku. I to nawet nie odcinek, tylko coś więcej. Ale... Okej. Tutaj widzę, że jest dyskusja na temat aplikacji. Także sobie dyskutujcie. A my wracamy do naszej prasóweczki. Wejdźmy jeszcze sobie na stronę ESA, zobaczymy, czy coś jeszcze nas tutaj uraczy, czy też już raczej nie. Dziwna dziura ozonowa otwiera się nad Arktyką. Proszę bardzo. Tu mamy Bepi Colombo i właśnie Ziemię i Księżyc. O, możemy sobie zobaczyć z odległości pewnej. Jest Ziemia, jest Księżyc. Już jako świetlne punkty po prostu się przesuwają na tle nocnego nieba, właściwie kosmosu po prostu. Ciemna materia jest tak ciemna, że w RGB ma kolor -1, -1, -1. No coś w tym jest. Przejdźmy sobie na polską stronę teraz Uranii, moi drodzy. Naukowcy zdołali odtworzyć lód metanowy w laboratorium.
A tutaj właśnie, o, rozszerzenie wszechświata może nie przebiegać jednolicie. To będziemy robić w kontekście AstroShorta, także więcej informacji tam, ale jak chcecie już teraz się dowiedzieć, o co chodzi, to na Urani też macie po polsku tenże właśnie artykuł. Naukowcy zdołali odtworzyć lód metanowy w laboratorium. Zespół astronomów z Uniwersytetu w Leiden wykazał w laboratorium, że metan faktycznie może tworzyć się na lodowych cząsteczkach pyłu zawieszonych w kosmosie. Możliwość tą rozważano już od dawna, ale z uwagi na to, że warunki panujące w przestrzeni kosmicznej są trudne do zasymulowania, nie było wcale proste udowodnienie tego w odpowiednich warunkach laboratoryjnych. No to teraz zobaczcie sobie, jakiego sprzętu było potrzeba, żeby odtworzyć takie warunki, nie? Jakieś pompy próżniowe, jakieś cudawianki, jakieś spektrometry pewnie masowe i inne tego typu różne rzeczy. No, coś bardzo skomplikowana, jakby nie patrzeć, aparatura, żeby pewne dane uzyskać w postaci ciągów liczbowych i potem je przekuć na jakąś konkretną teorię. Tak to wygląda. Mapa do skarbu Jacka Sparrowa. Może my jesteśmy akurat w tej części, która się rozszerza, to też prawda jest. Dlatego mówię o obserwowalnym wszechświecie, a nie o całym jako takim, bo tam, gdzie nie jesteśmy w stanie nic zobaczyć, nie jesteśmy w stanie też nic powiedzieć. Jak rosną olbrzymie galaktyki, proszę bardzo. Ile tu się przez święta wydarzyło? To, jak dokładnie formują się galaktyki, nadal pozostaje otwartym pytaniem w astrofizyce. Nie jest tak, że możemy obserwować ewolucję galaktyki. Większość z nich ma 12 miliardów lat. No właśnie. Istnieją dwa sposoby obejścia tego problemu. Pierwszym jest po prostu spojrzenie w przeszłość w czasie. Światło potrzebuje skończonej ilości czasu, aby do nas dotrzeć, więc im dalej patrzymy, tym obserwowany obiekt jest starszy. Zatem także im galaktyka odleglejsza, tym widzimy młodszą. Zamiast obserwować ewolucję pojedynczej galaktyki, możemy porównać odleglejsze, młodsze galaktyki do bliższych, starszych galaktyk i interpolować, co mogło spowodować jakiekolwiek zmiany. Drugi sposób polega na obserwowaniu ewolucji galaktyk w symulowanym kosmosie. Autorzy pracy wykorzystali Illustris TNG-100, część zestawu dużych kosmologicznych symulacji ewolucji galaktyk. No tutaj też, mając pewne dane i informacje, można przeprowadzać różnego rodzaju symulacje. Dobra, moi drodzy, przejdziemy sobie teraz może do astronomii. Zobaczymy, co tam ciekawego piszczy w tymże właśnie periodyku. I jeżeli chodzi o astronomię, to będzie to stały punkt i będziemy sobie pokazywać, jak będą wychodzić numery, jakieś fajne artykuły z tychże. Ulania. Także zaraz sobie przejdziemy i zaraz sobie zobaczymy, co i jak. Dobra. Już włączam moją mobilną kamerę, moi drodzy. Trzeba tylko wyłączyć mikrofonik. O, dziękuję bardzo, poszło. Poszło. I poszło, dobra. Tak wygląda nowy numer astronomii, jedyny miesięcznik astronomiczny w Polsce. Na początku się zdziwiłem, o co chodzi z tym jedynym miesięcznikiem. No przecież jest Urania, a potem zauważyłem, znaczy przypomniało mi się, że Urania jest dwumiesięcznikiem, a nie miesięcznikiem. Wszechświat jako dwuwymiarowa membrana na horyzoncie zdarzeń osobliwości. Brzmi dosyć skomplikowanie i jest również skomplikowane, ale jest też bardzo ciekawym tematem. Wyniki konkursów, forum astronomiczne, jak dostać się na Księżyc, gwiezdny kalejdoskop, alfabet miłośnika astronomii, Yuri Gagarin, pierwszy człowiek w kosmosie, niedawno była ta rocznica, 12 bodajże kwietnia. Niewidzialne ślady, warsztaty astrofotograficzne, jak poskromić Księżyc, część druga. Także zaraz zobaczymy, co i jak. I zgniotłem okładkę. Tu mamy spis treści, także możecie sobie zobaczyć, co w tymże właśnie magazynie jest. O, więc właśnie. Dobra. Więc patrzymy. Falcon Heavy, moi drodzy. Plany SpaceX do 2025 roku. Można sobie tutaj przeczytać o tym, co się będzie działo, jeżeli chodzi o SpaceX. 4 minuty do lądowania Antonowa.
gdzie kupiłem czasopismo. Wiesz co, przysłał mi Mariusz, redaktor naczelny, bo się znamy. Natomiast można kupić chyba w każdym Empiku i tak dalej. Dalej, co mamy? Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, wyniki konkursu Technologie Kosmiczne. Widzicie, są takie konkursy różne i można brać udział, jak się zajmujecie tego typu rzeczami. NASA 2021, czyli co też ciekawego się będzie działo w NASA w USA? Nowy rok fiskalny zaczyna się 1 października, tradycyjnie pod koniec stycznia lub na początku lutego. Pierwszą propozycję nowego budżetu różnych amerykańskich biur i agencji, w tym NASA, przesyła administracja prezydenta USA, czyli Biały Dom. Więc o tym też można sobie poczytać. Natomiast to, co chciałem Wam pokazać tutaj, o właśnie, a propos Starlinków, były pytania, więc tutaj też sobie o Starlinkach można przeczytać i o tym, jaki wpływ będą miały na nasz świat. Natomiast tutaj jest symulacja pełnej konstelacji Starlink. Oczywiście no, trzeba tutaj pamiętać, że one tak duże nie są, więc to tak nie będzie spektakularnie wyglądało. Tylko w tym miejscu jest punkt, którego byśmy z takiej odległości nie zauważyli w postaci takiego satelity. Sporo o SpaceX, mamy Mars 2020 i Dragon 2. Tak samo tutaj i rakieta SLS, start w 2021 roku, o ile się odbędzie oczywiście. Mały schemat tego, jak rakieta ma wyglądać. Sama rakieta po prawej stronie, ta pomarańczowa, i ten niebieski rysunek to jest rakieta razem z pojazdem Orion na szczycie. Co dalej, moi drodzy? Wszechświat jako dwuwymiarowy, czyli tytułowy artykuł, on jest na kilka stron, więc muszę go sobie też przeczytać, ale będzie na pewno ciekawy. Jak są fraktale, to już musi być ciekawie. Jak dostać się do Księżyca, na Księżyc właściwie. I tutaj mamy opis tego, jak to będzie wyglądało wszystko. Jak będzie program Artemis się rozwijał. O. Dużo fajnych zdjęć, dużo fajnych jakichś takich smaczków, których trzeba by się było naszukać. Tutaj w czasopiśmie oczywiście też możemy znaleźć. Astronomiczne tematy, to możemy sobie przejść. O, i jest Yuri Gagarin, pierwszy człowiek w kosmosie. Też mamy taką właśnie, takich parę stron. Zdjęcie Jurka w kombinezonie kosmicznym. Tutaj mamy The Huntsville Times i właśnie artykuł na temat tego, że człowiek wchodzi w przestrzeń kosmiczną. Jak budżet NASA ucierpi na zbliżającym się kryzysie finansowym? Myślę, że może ucierpieć, naprawdę. A tutaj mamy alfabet miłośnika astronomii, już jest Z, także trzeba by było poprzednie odcinki zobaczyć, żeby... O, i kawę pokazuję zamiast czasopisma. Żeby się dowiedzieć, jakie były wcześniej. No, możemy obserwacje planet prowadzić, też się tutaj czegoś ciekawego dowiemy. Jest cały dział obserwacje. I oczywiście mapa gwiezdna, też ważna rzecz dla tych, którzy obserwują, więc troszkę danych, troszkę tabel. Niebo w kwietniu, wszystko sobie można tutaj poobczajać. O, jest pad do plejaka, to lubię. A co to jest za pad? Jakiś dziwny. Ja nie mam takich cyferek z tyłu, 1, 2, 3, 4. Chyba, że to nie jest do czwórki. Nie wiem, jak ktoś się zna, to niech mi odpowie. A tutaj jest kalendarz, tak? Czyli co mamy ciekawego? Dobra, dzisiaj mamy 14 kwietnia. I 14 kwietnia mamy zakrycie planetoidalne przez Bilix i kometę Atlas, której już niestety sobie pooglądać nie za bardzo da radę. Poranne zbliżenie Księżyca z Jowiszem i Saturnem, też można sobie tutaj to pooglądać. No i jak widzicie, na każdy dzień coś miłego, coś ciekawego. Więc dużo, dużo, dużo różnych danych. Jak ktoś lubi obserwacje, to sobie może też to wszystko pooglądać. Aktualności ze świata komet. Teleskopy Taurus, ha. Ładnie zrobione są, one są takie z drewna robione, więc ładnie się prezentują później. Jak poskromić Księżyc? A tutaj mamy chyba jak robić te, jak one się nazywają, jak robić obróbkę zdjęć Księżyca. Czyli jak widzicie, tutaj jest podstawowe zdjęcie Księżyca, a potem mamy
taką różnicę, wyciąganie jakichś kolorów, na przykład widzicie w górnej części bardziej takie brązowawo-zielonawe regiony, tutaj bardziej takie niebieskawe, no w porównaniu do zupełnie szarego księżyca, który jest tutaj, ale te informacje oczywiście są tu ukryte i zawarte. Topaz PS3, okej, to dobrze wiedzieć, już myślałem, że mam jakiś wybrakowany. Coś o filmie, niewidzialne ślady, czyli jakiś eksperyment, proszę bardzo, fajnie. Są też eksperymenty. Solar System NASA Gov Moon. A to może sobie wejdziemy i zobaczymy, co to jest. Earth's Moon. Zaraz wprowadzimy to. Solar System. NASA.government.moon. Znaczy ukośnik Moon. I co to nam zrobi? Przejdźmy sobie teraz do strony. Oni mi koncept logo podkradli. No widzisz, jacy są niedobrzy. Co zrobić? Aż dam smutną minkę. A jak za astro. Dobra, i o co tutaj chodzi? Co my tutaj mamy? Human Landing Sites, Robotic Landing Sites i geografia. No to sobie zobaczmy Human Landing Sites na początek. Wo, strasznie szybko lata. Apollo 11, tutaj wylądowali. Możemy to jakoś zbliżyć, czy nic? I to tyle? To już? To już jest? No to nie jestem pocieszony. Zobaczmy sobie Apollo 12 i Surveyor 3. Gdzieś w tym regionie. Apollo 17, ostatnia misja. Tu ostatnio gdzieś próbowałem znaleźć to miejsce przez teleskop. Znaczy oczywiście nie zobaczyć je, bo się nie da, nie mam aż takiej rozdzielczości, ale zobaczyć sobie po prostu to miejsce na Księżycu, jakoś tak bliżej. Pewnie, że nie zna, bo już od masonerii dostał PlayStation 6 w prezencie, więc PS3 nawet na oczy nie widział. Cicho! Wojtek, miałeś nie mówić! Teraz wszyscy wiedzą, wszyscy będą chcieli PlayStation 6. Okej, okay. Gene Cernar i Harrison Schmitt eksplorują Księżyc w ostatnim, po raz ostatni podczas właśnie programu Apollo. Zresztą, co było śmieszne, Harrison Schmitt był takim no, geologiem, można powiedzieć, głównym tego programu Apollo. W ostatnim locie właśnie poleciał też na Księżyc i był pierwszym człowiekiem, znaczy pierwszym naukowcem de facto, który faktycznie na Księżycu był. Dobra. Tak to właśnie wygląda. Chang'e 3 i YouTube, tutaj mamy YouTube. Tutaj Bono swój koncert właśnie zagrał na Księżycu. No ale widzimy chińską misję Chang'e. Chyba tak się to czyta, no bo raczej nie Change. Tutaj mieliśmy statek kosmiczny Graal, Ebb i Flow. Nazwane, by uczcić pierwszą kobietę Amerykankę w kosmosie, Sally K. Wright. I 15-stopowe, nie wiem ile to jest stopa, 20 parę centymetrów, coś takiego pewnie. Kratery uderzeniowe właśnie, które wywołano, żeby można było zbadać sejsmograficznie po prostu, co się tam dalej dzieje. Apollo 16, Ranger 7. A co to jest to? O! To jest prawdopodobnie taki otwór, który zawalił się, a pod spodem jest ta taka tuba lawowa, lava tube, czyli taka rura lawowa, gdzie po prostu lawa płynąc pod powierzchnią wydrążyła taki tunel. I to są prawdopodobnie dobre miejsca, żeby ewentualnie w przyszłości zakładać jakieś bardziej skomplikowane i większe bazy na Księżycu, czy też na Marsie, właśnie pod powierzchnią regolitu, tak żeby
być chronionym przed promieniowaniem kosmicznym i mikrometeoroidami. Och, pytanie, od kiedy jest oglądana astrofaza? Proszę bardzo. A, będziesz mówił, bo dali ci tylko PlayStation 5, co ty jakiś gorszy heretyk? Nie, bo tam jak odpalisz PS5, to w bibliotece masz kod, który realizujesz i dopiero wtedy ci przysyłają PS6. No kurde, nie czytałeś listu od masonów, no. Trzeba było go sokiem z cytryny pokropić, żeby się pojawił, był na wierzchu na pudełku. Tak, no na Google Maps też dobrze wygląda, jest księżyc na Google Maps, można to sobie zobaczyć, aczkolwiek... No cóż, no nie rozumiem do końca, ale spoko, doceniam. Fazy księżyca. Można sobie sprawdzić. O, widzicie? Jak księżyc będzie danego dnia wyglądał. Dzisiaj mamy 14, tylko pytanie skąd, nie? Jeszcze trzeba by było ustawić... A chociaż to są fazy, więc w sumie bez różnicy. Po prostu nam się obróci księżyc na innych szerokościach geograficznych. April 14 to jest today. To już można sobie fajnie pooglądać różnego rodzaju kratery, góry i tak dalej, bo słońce świeci nam z boku, więc długie cienie są i ładnie to wszystko wygląda. Dobrze. Solar System Explorations. Dobra, robimy, moi drodzy, nasz mały ten konkurs, chciałem powiedzieć. Właściwie nie tyle konkurs, tylko robimy wybór strony. Zrobimy sobie szybciutko temat z książki i będziemy kończyć dzisiejszą astrokawę. Mam jeszcze dzisiaj dużo, dużo roboty i to mnie przeraża. Więc dawajcie, moi drodzy, numer strony. Jeżeli chcecie kosmiczny bardziej temat... O, jaka to jest lakierowana, ładna okładka. Jeżeli chcecie bardziej kosmiczny temat, to od strony 14 do strony mniej więcej 44. Od 14 do 44 są takie związane z Ziemią i z kosmosem. Natomiast dalej są inne naukowe, a możecie aż do strony 220 sobie robić. Czyli od 14 do 220 i jeżeli... chcecie kosmiczne, bardziej to gdzieś te bliższe początkowi. Bliższe początkowi, tak, dobrze mówię. No, także wysyłajcie. Czekam na numery stron. Julka, weź sobie wejdź pod nasz odcinek, który nazywa się Jaki teleskop wybrać? Coś takiego mniej więcej. I tam w opisie jest lista polecanych teleskopów, także możesz zajrzeć. Dalej jest aktualna. Czekam na numery stron. Piszcie numery stron, zaraz będziemy losować, która strona będzie NEN. 36 czy było już? Już patrzę. Czy 36 już było? 36 jeszcze nie było. Okej, to jest temat o czarnych dziurach. Proszę bardzo. Antonow wylądował, no to całe szczęście. Wylądował w Warszawie właśnie. A N225, to chyba to było w 2012, tym samolotem uciekali, nie? Pod koniec z tym miliarderem. Tak mi się coś wydawało. Olbrzymi sześciosilnikowy samolot. Czy będzie losowanie? Czy wpiszecie? Macie jeszcze 20 sekund, niech będzie. Dzisiaj jest 14 kwietnia, więc 144. Dobra, sprawdzimy sobie jeszcze 144. Czyli już będzie losowanie, widzę, między 12 a 144. Ciekawostka. To może być dobre. To będzie dobre. Chciałbym, żeby wygrało. Dobra, 144 i 36. Chociaż może się uda obydwa zrobić, bo obydwa są krótkie. To zrobimy obydwa, bo obydwa są krótkie. 144, dobre. Tylko muszę sobie... Dobra, będę pamiętał. 144,
36. Zaczniemy od 36, bo to jest jak powstają czarne dziury, moi drodzy. Tu sobie zaznaczę może w ten sposób. Czyli jak powstają czarne dziury. Jak powstają czarne dziury? Gdzie ty jesteś, moja kamero? O! Poszło! Poszło, poszło. Dobra. Więc, moi drodzy. Nie wiem, czy się nie zawiesiło, wiecie co? Coś... A, poczekajcie, bo nie włączyłem jej. Dobra, już. Już jest. Jak zrobić dziurę w czasie i przestrzeni? Taki jest temat właśnie na stronie 36. Tu pokażę jeszcze, że nie ma ściemy. 36. Więc... Są niewidoczne i niezrozumiałe, ale wiemy, że muszą gdzieś tam być. Podczas swojego życia gwiazdy opierają się swojej grawitacji dzięki reakcjom fuzji w ich jądrach. Ciśnienie działające na zewnątrz równoważy przyciąganie grawitacyjne do wewnątrz. Tutaj widzimy ten schemat. Jednak kiedy kończy się paliwo, gwiazdy pod wpływem grawitacji zapadają się. I teraz. Olbrzym. Każda gwiazda ponad 20 razy większa od Słońca, chyba masywniejsza niż większa, stanie się kiedyś czarną dziurą. Gwiazda. Mniejsze gwiazdy też się zapadają, ale dzięki mniejszej grawitacji przechodzą w ciąg, cały ciąg główny. Okej, okay. Dzięki mniejszej grawitacji po prostu nie kończą jako... nie kończą jako po prostu czarna dziura, gwiazda neutronowa i tak dalej, tylko jako biały karzeł. Tutaj mamy właśnie to, widzimy. Dobra, kolaps grawitacyjny może doprowadzić bezpośrednio do powstania czarnej dziury albo do potężnej eksplozji nazywanej eksplozją supernowej, która odrzuca zewnętrzne warstwy gwiazdy. I to jest prawda, czyli musieli to sprawdzić dosyć niedawno, bo niedawno udało się potwierdzić, że faktycznie gwiazda może przejść w stan czarnej dziury bez wybuchu supernowej. Jeśli to, co pozostanie, jest wystarczająco masywne, nadal się zapada, aż pole grawitacyjne staje się tak duże, że nawet światło nie może upuścić obiektu. Nie ciężkie, a masywne, to jest różnica. Czarna dziura, nieskończenie mały, nieskończenie gęsty, niewidzialny obszar w czasoprzestrzeni. Piękne te opisy są. No cóż, a tutaj mamy właśnie mgławicę planetarną, supernowa. Jasność tej gwiazdy rośnie gwałtownie po wybuchu, który wyrzuca na zewnątrz większość jej masy. Oczywiście nie nazywa się supernowa ta mgławica planetarna, to jest, staje się w krabie. Natomiast chodzi o to, że powstaje mgławica planetarna po takim wybuchu tego typu właśnie supernowej, bo oczywiście supernowych też mamy kilka typów. Gdyby Ziemia po kolapsie grawitacyjnym stała się czarną dziurą, do czego nie dojdzie, jej ciężar nie zmienił, jej masa nie zmieniłaby się, a jej horyzont zdarzeń byłby mniej więcej tej wielkości. Tu dla porównania kciuk. Ja słyszałem o 3 cm, no ale to myślę, że już też większej różnicy nie robi. Okej. Okay. Nic nie dało, tak, Wojtek? No cóż, tak to bywa. Jeszcze 2 dni kwarantanny. Trzymamy kciuki, żeby się wszystko udało, żeby było dobrze. A teraz, moi drodzy, temat chyba tego odcinka. Jak Biblia się myli? Nie do wiary. Historie biblijne pełne są minimalnie sprzecznych z intuicją istot nadprzyrodzonych, ludzi, zwierząt, roślin, artefaktów i obiektów nadnaturalnych, które podważają nasze intuicyjne oczekiwania dotyczące ich zachowania. Zapadają w pamięć i są zadziwiająco wiarygodne. Podważanie praw. Jezus, człowiek, który chodzi po wodzie. Istoty minimalnie sprzeczne z intuicją podważają tylko jedno oczekiwanie. Gdyby podważały ich więcej, jak na przykład wąż, który umie mówić i latać, nie byłyby tak wyraziste i wiarygodne, a tym samym łatwe do zapamiętania. Czyli łatwiej jest zapamiętać Jezusa, który chodzi po wodzie, niż węża, który umie mówić i latać. No ja nie wiem, czy bym bardziej nie zapamiętał. Ja wam pokażę jeszcze, bo oczywiście nie pokazałem. Tak to wygląda. Promasoński temat na koniec. Musi być. Okej. Okay. Zwierzę. 8 plaga egipska. Plaga szarańczy, która zasłania słońce. Ale próbuję się dowiedzieć, jak to się czyta. No dobra, tylko nie rozumiem do końca, jak to czytać. Kiedy zaczęliśmy czcić bogów, to jest w ogóle też ciekawe. Kiedy zaczęliśmy się upijać. Podważenie praw fizyki, w każdym razie zachodzi tutaj. Plaga szarańczy, która zasłania słońce. No tak.
w jaki sposób miałaby zasłonić słońce, nie? Lokalnie mogłaby cień gdzieś tam rzucać, gdyby było bardzo gęsto, ale i tak, no niemożliwe, bo te szarańcze musiałyby między sobą mieć jakieś odstępy, żeby móc latać, ile szarańcza lata, bo nawet nie wiem, szczerze mówiąc. Natomiast, no, chyba może lata, faktycznie. Natomiast, no nie zasłoniłaby słońca. Krzew, który płonie, ale się nie spala, czyli znowu mamy podważenie praw fizyki, bo gdybyśmy podpalili krzew, no to by się spalił. Artefakt teraz mamy, proszę Was. Artefakt, czyli woda jest tutaj artefaktem, została przemieniona w wino. Powiem tak. Widziałem, jak woda przemienia się w wino. Poniekąd w winie jest woda i w winogronach też jest woda, więc to nie jest do końca tak. Może proces jest trochę inny, ale można powiedzieć, że generalnie jak najbardziej woda w wino może się w pewnym procesie zamienić. No i mamy obiekt naturalny, morze, które się rozstępuje. Tutaj znowu jest podważenie prawa fizyki. Jedźmy dalej. Podważanie praw biologii. Łazarz, człowiek, który zostaje przywrócony do życia. Widzimy czaszkę, czaszka oznacza, że nie żył, ale teraz żyje, znaczy już znowu nie żyje, więc po co to było z drugiej strony. Natomiast człowiek, który zostaje przywrócony do życia. I to jest ciekawostka, bo znaczy rozumiem przypowieść i tak dalej, ale jeżeli tam jest dobrze, to po co go ściągać z powrotem na ten West Padu? No ale okej, co tutaj rozkminiać dużo. Jedziemy dalej. Wieloryb, który połyka całego człowieka. No tak, wieloryb raczej nie połyka człowieka. Laska Arona, kwiaty, które wyrastają z laski. No, czyli mamy ścięty badyl suchy, z którego rosną żywe organizmy, więc tutaj też mamy zaprzeczenie prawa biologii. Cud Jezusa, 2 ryby i 5 chlebów sycą 5000 ludzi. No, jak to się mówi, głód najlepszym kucharzem, ale myślę, że jeżeli 2 ryby i 5 chlebów miałyby 5000 głodnych nakarmić, to faktycznie jest to zaprzeczenie praw biologii. Pierwsza plaga, chyba że byliby po operacji bariatrycznej, ale to też chyba by nie wystarczyło. Pierwsza plaga egipska, rzeka zamieniona w krew. No w momencie, jeżeli by się jakaś bitwa gdzieś tam wydarzała, to faktycznie mogłoby się tak to skończyć. I podważenie praw psychologii na koniec nam zostaje Jezus, ktoś, kto zna przyszłość. No tak, to też jest podważenie praw fizyki poniekąd, a poniekąd nie, bo jeżeli znać by wszystkie zmienne, wszystkie ułożenia i energie wszystkich cząstek i tak dalej, moglibyśmy teoretycznie przewidywać przyszłość. Z drugiej strony zasada nieoznaczoności Heisenberga nam to uniemożliwi, więc jednak przeczy to prawom fizyki. Wąż, który umie mówić. I dlatego ja nie pamiętam węża, który może mówić tak, na ten jak napisali o wężu, który może mówić, to nie skojarzyłem go faktycznie z wężem w raju, który tam nakłonił Ewę, Adama i tak dalej. A człowieka, który chodzi po wodzie, od razu skojarzyłem, kto to jest. Czyli faktycznie, trochę tak to działa. Istoty minimalnie sprzeczne z intuicją podważają tylko jedno oczekiwanie, no bo faktycznie był człowiekiem, nie? I faktycznie człowiek, no tak. A już wąż, który umie mówić, no, magiczny wąż. Drzewo poznania, ale nie z poznania. Drzewo, które ma wiedzę. No drzewo tak, może mieć wiedzę. I kamienne tablice mówią ludziom, co mają robić. Tego akurat nie rozumiem, no bo kamienne tablice... Aha, że słuchają się tych kamiennych tablic. Znaczy słuchamy się też znaków drogowych, więc to jest akurat chyba chybione. I gwiazda, która wskazuje drogę. No nie, to już jest, to jest już przestrzelone straszliwie. Przecież cała nawigacja opierała się na gwiazdach, więc niejednokrotnie gwiazdy drogę nam wskazywały. Moi drodzy, poczytam jeszcze chwilkę komentarze, które zostawiliście i będziemy kończyć, bo mi już Jurek Owsiak wchodzi w gardło, jak to się mówi. Po prostu mi głos spada. Czy tytuł książki można by było przypomnieć? Tak, nazywa się Początki prawie wszystkiego. Także polecam, bardzo fajna. 2 ryby, zależy jakie, na przykład wieloryby. Z tymi chlebami to już nie wiem. No mogłyby być duże chleby, ale faktycznie 2 wieloryby mogłyby załatwić robotę. Śmierć kliniczna. Sam znam takiego człowieka. A, bo jest. A mało to medycznych przypadków, gdzie uznali lekarze, że już jest po tamtej stronie, potem się budził. No właśnie. To też jest prawda. Dobrze, moi drodzy.
Będziemy kończyć na dzisiaj. Ja serdecznie Wam dziękuję, że byliście z nami. Zapraszam jutro na godzinę 9. No i cóż, trzymajcie się serdecznie, trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo. Pamiętajcie, że od czwartku wchodzi nowe obostrzenie, trzeba będzie na zewnątrz mieć maseczki, bo jak nie, to mandaty będą się pewnie sypały na lewo, prawo, z góry i do dołu. Więc warto się zaopatrzeć w coś już teraz. Zaopatrzyć, kurczę. Już mi się mózg lasuje. W każdym razie, ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia jutro. Trzymajcie się, moi drodzy. Do zobaczenia i cześć.